Gdyńskie Centrum Animacji to ma być przede wszystkim placówka, która będzie służyła edukacji i promocji kultury. To z jednej strony studio filmowe w ważnym takim obszarze sztuk filmowych, sztuce animacji, zresztą zrealizowanym przez bardzo profesjonalny, dobry zespół o światowej renomie, ale z drugiej strony to będzie miejsce, w którym mieszkańcy Gdyni będą mogli uczestniczyć w wielu projektach kulturalnych i artystycznych. To jest miejsce rodzinnych spotkań, miejsce także przypominania o znakomitych tradycjach polskiej animacji. Inspiracją to myślę, że są takie z różnego punktu widzenia to może przede wszystkim zainteresowania moje. Stare zainteresowania, tradycje, powrót do jakichś starych czasów, sympatycznych filmów Disneya, Warnera, też polskiej animacji. To jest pierwsze, czyli moje zainteresowanie, ale drugi też troszeczkę biznesowe było. Jednak firma jest biznesowa i musi się utrzymać sama, jakoś dobrze funkcjonuje podczas ponad 30 lat. I to chcemy te biznesowe, że tak powiem, cele realizować. I to było jedna z również z inspiracji utworzenia tego filmu, stworzenia. Musimy się zastanowić, jak wejść jeszcze w animację płaską, bo to jakby wiąże się z następnymi jakby kosztami. I prawdziwie będzie to dużo tańsze niż film lalkowy, ale no też trzeba jakby może znaleźć koproducenta czy coś w tym rodzaju, bo nie jesteśmy w stanie pociągnąć wszystkiego jakby za własne pieniądze. Boże marzy trefnik niebie sam, o czym marzy trefnik niebie sam.